Dniu kobiet, dniu mężczyzn i dniu chłopaka. Za początek Dnia Kobiet wziąć można obchodzenie w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia. Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 roku w Stanach Zjednoczonych, co początkowane zostało przez Socjalistyczną Partię Ameryki. W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. Dzień Mężczyzn to święto, które nie cieszy się taką popularnością jak Dzień Kobiet. Jednak to dobra okazja do złożenia panom życzeń i wręczenia drobnego upominku. Tym bardziej, że obchodzone jest niemal po święcie kobiet. Kiedy obchodzimy ten dzień, czy Dzień Mężczyzn i Dzień Chłopaka, to jedno i to samo święto. Pomysł obchodzenia Dnia Mężczyzn powstał stosunkowo niedawno. Tradycję zapoczątkowano w 1999 roku przy wsparciu ONZ jako dzień symbolizujący równowagę płci. Od lat istnieje już bowiem Międzynarodowy Dzień Kobiet świętowany 8 marca. W większości krajów Dzień Mężczyzn obchodzony jest 19 listopada. W Polsce wybór 10 marca jako dnia obchodu związany był ze spełnieniem liturgicznym 40 męczenników z Sebasty. W tym roku będzie to sobota, dwa dni po Dniu Kobiet. Dzień Mężczyzn nie jest tym samym świętem co Dzień Chłopaka. Ten obchodzi się w Polsce 30 września, choć w zamyśle miałoby dotyczyć nastolatków, wielu starszych mężczyzn otrzymuje w tym samym czasie prezenty i życzenia.